W niedzielę, 7 maja, oficjalnie rozpoczęto grójecki sezon motocyklowy. O godzinie 10 zapaleni bajkersi spotkali się na Placu Wolności w Grójcu, by następnie w uroczystej paradzie przejechać do Jeziórki i wziąć udział w mszy świętej. Po nabożeństwie nastąpiło poświęcenie pojazdów. Później motocykliści udali się na wspólny poczęstunek nad zalew w Osieczku. Oprócz pysznego posiłku czekały tam na nich liczne atrakcje. A przede mną cała brać grójecka motocyklowa, jeśli mogę tak powiedzieć. Witam jednego z szefów. Krzysiu, witam Cię. Witam. Słuchaj, dzisiaj rozpoczynacie no taki jak co roku, bardzo ważny dzień to dla Was, sezon, tak? To już szóste nasze otwarcie sezonu motocyklowego w Grójcu, który uwieńczone jest mszą świętą w Jeziórce, no i jakąś tam paradą przy okazji i poczęstunkiem po całej uroczystości. Tak powiem szczerze, jestem pierwszy raz i nie myślałem, że aż tylu zwolenników właśnie tu z Grójeckiego jeździ na motocyklach, ale to chyba coraz bardziej rośnie, bo to chyba taka tendencja, że tą pasją zarażacie też wśród, wiadomo, znajomych. No tak, jest nas co roku więcej, cieszymy się bardzo z tego, zapraszamy jeszcze więcej chętnych kolegów motocyklistów, bo to taka przyjemna pasja, myślę, że wszyscy będą zadowoleni. Dzisiaj macie teraz do Jeziórki, tak? Będzie msza święta, później poświęcenie, na którym oczywiście Mazowiecka TV będzie. Bardzo nam miło, że będzie TV Mazowiecka. No tak, będzie po mszy, będzie poświęcenie motocykli, taką rundę wkoło kościoła robimy. Ksiądz poświęci każdy motocykl osobno. No i potem robimy jakieś wspólne zdjęcie, takie grupowe, na pamiątkę. No i jeszcze małą paradę po terenie gminy Pniewy. Ale jeszcze słyszałem o jakimś zakupie, nie wiem czy mogę zdradzić, ale o jakimś zakupie kuchni, że to będzie taka wspaniała grochówka. Militarną kuchnię polową kupiliśmy z 75 roku, ale jeszcze nigdy nie była używana. Dzisiaj będzie, powiedzmy, debiut tej kuchni. Już grochówka się zrobiła. Rozumiem i tak miłym akcentem pozwolę Wam wyjechać, bo tu zatarasowałem drogę. I co? Przejazd i spotykamy się w Jeziórce, tak? Tak, oczywiście. Zapraszam do Jeziórki.
więcej dla nas. Przyjedziemy na ziemniaki. Przede mną, mogę tak powiedzieć, gość na tym terenie, bo aż z Burszewa. Z Burszewa, Burszewo leży koło Mrągowa. Darku, przyjechałeś tu, bo oczywiście łączycie chyba przyjaźń, można tak powiedzieć, z Kobrą, tak? Tak, tak, tak. Poznaliśmy się jakiś czas temu. Tydzień temu Motor Burszewo organizowało otwarcie sezonu 2017 w Warpunach. Klub Kobra był. Grzechem było nie przyjechać do nich, tak? Rozumiem. Myślę, że ta przyjaźń jakoś zaowocuje, jakieś wspólne wyjazdy. Coś macie na myśli? Tak, mamy w tej chwili w planach wspólny wyjazd do Leska. To jest 15-16 lipiec w tym roku. A tak od serca zapytam się ciebie, chodzi mi o twoja miłość do motocykla, bo w tej chwili jak popatrzyłem, no masz taki, wiesz, nie wiem, studyjny i radio, nie wiem, czy telewizja też chyba? No, z telewizji już bym nie przesadzał, ale tak, jest studyjny, radio, jest nawigacja, wszystko. Miłość moja zaczęła się od młodych lat, tak? Zaczynałem na Komarze, później była WS-ka czterobiegowa, jedna, druga i tak się potoczyło. Dzisiaj jeżdżę na Indianie obecnie, tak? Komar to, przypomina mi się, to chyba kilkadziesiąt lat, czyli twoja miłość to już można powiedzieć, że jest to taką pasją i to taką naprawdę na sercu leżącą. No czy kilkadziesiąt, jeszcze tak staro się nie czuję, tak? ale 30 parę lat temu to było, tak? No, oczywiście. Jak się zaczynało jazdę na dwóch kółkach. Na zakończenie zapytam, gościsz tu u nas, a mamy, jak widać, tu piękne tereny, tak, czy ujęło cię, bo zapewne i sady kwitnące ujęły cię widokiem, także myślę, że wrażenia z tych terenów pozytywne, przepraszam, że tak sugeruję. Nie, pozytywne, pozytywne. Podobnie jak na Mazurach macie tutaj wody, może troszeczkę mniej. Ludzie gościnni, także zapraszam wszystkich w stronę Grójca. Zaproszenie popłynęło, dziękuję ślicznie i co, do miłego zobaczenia. Do zobaczenia na szlaku. Ja chciałbym na koniec, tak jak zawsze wszystkim, życzę ile wyjazdów, tyle powrotów, tak? W tym sezonie 2017. I takim akcentem dziękujemy ślicznie. Dziękuję. A teraz przede mną, no już nie goście, ciągle myślę o jakimś takim przedsiębiorstwie pracy dużej, a tu widać pasja, którą chyba warto uprawiać. Dokładnie, bardzo, bardzo warto bym powiedział, tak? Świetni koledzy, świetne zabawy, wyjazdy, spotkania klubowe, tak? Poznawanie nowych ludzi, także no super. Ostatnio w Mrągowie byliśmy na zlocie, tak? Kolega nas zaprosił, poznaliśmy kilka fajnych osób, tak. Następny rok na pewno też tam pojedziemy. Oni też przyjechali do nas dzisiaj, także warto było. A zapytam o dzisiejszy dzień, bo to taki szczególny dzień, kiedy ksiądz święci motocykle, wiadomo, sprawa duchowa jest tu bardzo ważna. Przeżywaliście dzisiaj to, widziałem i w kościele i po. Dokładnie tak, tak. No jest fajna rzecz, tak, połączyć przyjemność, tak, z pasją, tak, i z dobrymi rzeczami, tak. Też jakieś charytatywne, jakieś zbiórki organizujemy dla dzieci niepełnosprawnych, czy domy dziecka, czy coś takiego, tak. Także no, w kościół też, tak, jest dobra rzecz, tak, żeby po prostu duchowo skupić się, tak, i uczestniczyć w tym wszystkim. A zapytam teraz, bo przedmówcą był moim, no już właśnie z Mazur kolega. Wiem, że wam rozrasta się niesamowicie klub grójecki, ale widzę, że wychodzi się na zewnątrz. Czyżby to miał być ogólnopolski klub już?
Nie, no może aż tak nie, ale będziemy dążyć do tego na pewno, tak? Ku temu wszystko prowadzi. Myślę, że jeszcze kwestia czasu, był tak może 2 lat i tak będzie. To co na zakończenie, no co tu dużo życzyć, pogodzenia biznesu razem z tą pasją, bo to na pewno nie jest takie proste. Tak jest, no ale na wszystko można znaleźć czas, tak? Jak się tylko chce, to można. No co, do miłego na drodze. Dziękuję bardzo. Przede mną między innymi główny sprawca tej imprezy, bo tak wy też no macie swoje hierarchie, jakoś dużo czasu zapewne, Krzysiu, no poświęcasz temu, żeby to wszystko dopiąć. No troszeczkę, ale z przyjemnością. Czasami się trzeba trochę tam namęczyć, ale tak jak w każdej firmie, nie? Coś musi ktoś robić. No ogólnie jest fajnie, przyjemnie. A zapytam o dzisiejszą imprezę, bo to już zbliża się ku końcowi. Bardzo ładnie zaprezentowaliście się w Grójcu, w Osieczku, wiadomo, msza święta, duchowe połączenie i teraz mieliście jakąś wspólną grochówkę. Myślę, że można zaliczyć do bardzo udanych, bo tu wszyscy tak mówią, nie wiem co teraz ty powiesz. Też mam takie wrażenie, mimo słabej pogody, ale ciepło było. Myślę, że się impreza udała. Przynajmniej organizatorzy są zadowoleni, nie wiem jak goście, ale myślę, że też. Świetnie, czy teraz jakieś następne wyjazdy, bo myślę, że warto chyba dzisiaj na antenie poprosić, no zaprosić innych użytkowników motocykli, bo jak widzę, ten wasz klub bardzo się rozrasta, także możliwe, że jeszcze ktoś dołączy. Tak, tak. Najbliższą imprezę mamy za 2 tygodnie. Mamy piknik motocyklowy w czasie kwitnącej jabłoni w Grójcu i zapraszam wszystkich motocyklistów i nie tylko. No i dalej będą jakieś informacje. No, mamy cały sezon przed sobą. Dobrze, to co? Nie zakłócam tutaj, bo widzę, że jeszcze mimo wszystko koniec, ale dużo pracy. I co? Do spotkania na szlakach, na drogach. Tak jest. Zapraszam. Dziękuję. Przepraszam, że tak powiem prezydent, ale hierarchia, tak, ale hierarchia w motocyklach jest. Oczywiście, najbardziej. Jeśli mogę zapytać, bo żebyś przedstawił się telewizją. Bo jest Radek, prezydent klubu Kobra Grójec. Nazwisk nie wymieniamy. U nas zawsze jest ksywa albo imię. Każdy się rozpoznaje już podczas drogi. Radku, dobiega impreza końca. Myślę, że ten cały dzień, który zaczął się od Grójca, gdzie ta parada, jak gdyby miasto Grójec mogło zobaczyć was, ta msza bardzo na duchu też, która was na pewno jakoś podniesie na cały sezon. Oczywiście poświęcone motocykle. To wszystko miało taki piękny wymiar. Przeżyliście to chyba? Nie, no oczywiście. Robimy to kolejny raz z roku. Jest to nasze takie grójeckie rozpoczęcie sezonu. Acz my cały sezon, przez cały rok mamy sezon motocyklowy tak naprawdę, ale to jest takie oficjalne po zimie, odpalenie motocykli, przejażdżka wspólna, łącznie z paradą, tym bardziej, że na plecach naszych w logo brzmi Grójec. Promujemy również Grójec, dlaczego zawsze z Grójca ruszamy. A od paru lat robimy to w Jeziórce, no tutaj w Osieczku pierwszy rok ze współpracą wójta gminy Pniewy to organizujemy. Miejsce bardzo plenerowe, chociaż dzisiaj pogoda nie za bardzo dopisała, ale my się nie przejmujemy, jeździmy w każdą pogodę, bo jesteśmy motocyklistami. Wiem, że dużo kilometrów zrobiłeś po Europie, a teraz kierujesz takim no już bardzo dużym klubem motocyklowym. Łatwo jest? To znaczy tak, może ten klub nie jest taki bardzo duży, acz na terenie Grójca no jest jednak duży, ale jesteśmy już znani w całej Polsce, tak? Czy trudno jest? Nie. Mamy fajną, naprawdę fajnych chłopaków zgranych, znamy się już parę ładnych lat i jest dla nas to tylko naprawdę przyjemność, tak? My tylko czerpiemy z tego same przyjemności. Dla nas jazda motocyklem jest frajdą, odskocznią, hobby, a że znamy się nie tylko motocyklowo, ale i prywatnie, wszyscy znajomi. Atmosfera w klubie jest naprawdę bardzo superaska. A teraz zapytam, bo ty zapewne prowadząc jakąś grupę, te wasze zloty, zapewne na drodze zwracasz na wszystko uwagę. Jak oceniłbyś dzisiaj takie zachowanie kierowców, bo często bywa tak jeszcze, chociaż dużo się zmieniło, że motocykliści są tak trochę niemile widziani.
Bardzo się zmieniło. Przez ostatnie lata bardzo się poprawiła sytuacja dla nas, motocyklistów, tak? Kierowcy samochodów ustępują nam, gdzie my zawsze gestem ręki dziękujemy im za to. Czyli jeżdżąc po mieście, ustępują nam miejsca, możemy się między tymi samochodami, jak to się mówi, przepychać. Nawet nas pozdrawiają, kiedy jedziemy zwykłą drogą, tak? Mrygną światłami, przytrąbią, pomachają. Jest to bardzo miłe, kulturalne zaskoczenie i ta sytuacja z roku na rok poprawia się na coraz lepsze. Ten sezon przed Wami, czynicie kroki już o jakieś wyjazdy, zapewne ich dużo, mógłbyś przybliżyć rąbka tajemnicy, bo możliwe, że ktoś dołączy do Was, także to... Zapraszamy wszystkich, nawet jeśli ktoś nie jest członkiem klubu, może z naszym klubem jeździć, mamy takich paru kolegów, którzy po prostu nie mogą sobie pozwolić na to, żeby być w klubie. Ale są z nami zaprzyjaźnieni, jeżdżą z nami, informujemy o tym z reguły na Facebooku, że gdzieś tam się klub wybiera i tak dalej. No kalendarz mamy na rok zapisany do przodu, bo niektóre imprezy się pokrywają w tych samych datach lub coś nowego przychodzi, także praktycznie jeździmy po całej Polsce. To jest po prostu, na ile nam pozwala po prostu czas. No niektóre imprezy po prostu no, musimy ominąć, bo w ciągu jednego tygodnia w Polsce jest parę imprez i nie damy rady być w jednym miejscu jednocześnie, tak? Także zmieniamy, odwiedzamy kolegów, których no, znamy od paru lat, fajne imprezy, które się powtarzają. Także ten grafik jest zmienny, ale kalendarz jest na cały rok zapewniony. Dobrze, to zaproszenie popłynęło, a ja co na zakończenie, bo kierowcom to chyba szerokości się życzę, a motocyklistom tyle powrotów, co wyjazdów. Tak, oczywiście, jak najbardziej. I zapraszamy za rok na następne rozpoczęcie sezonu grójeckiego. Dzięki. Dziękuję.